Przede wszystkim taką podstawową cechą jest akceptacja samego siebie, samej siebie przez pryzmat zarówno moich mocnych stron, jak i moich obszarów do rozwoju. I tutaj bardzo jest ważne to, żeby je sobie w ogóle uświadomić. Bo teraz to, co mi pozwala wychodzić przed 1200 osób w hali Wisły, no to co mi tam pozwala wychodzić, to jest to, że ja się znam, ja siebie akceptuję. Ja wiem, że ja mam pewnego rodzaju niedociągnięcia czy wady. Wiem mniej więcej, na jakich słowach się zająknę. Zdaję sobie sprawę, jaką mam wartość merytoryczną, wiem, czego te osoby mogą potrzebować, wiem, co mam do zaproponowania, więc ja te wszystkie rzeczy akceptuję. Nie? I to jest podstawowa rzecz, żeby w ogóle wychodzić na scenę. To jest świadomość siebie i akceptacja swoich obszarów do rozwoju, ale także zalet. Mówię nie o tym wprost.